Reguła jest moralna. Co to oznacza? Że Bóg mówi sprawdzam, wysyłając do mnie współbraci. Dlaczego? Kiedy jesteśmy sami i czytamy smaczną książkę na temat życia duchowego, a jesteśmy jeszcze w lekkiej depresji, bo wracamy z korporacji, kolega awansował, a mnie uderzyli albo mnie zwolnili. I znajdujemy jakąś dobrą, pobożną duszę, która mówi, wiesz co, to na pewno ci pomoże. Czytamy, jesteśmy zachwyceni. Po prostu lecimy. Mamy jeszcze ten argument, że tak naprawdę nie jesteśmy romantykami, dlatego że cierpimy. Używamy tego argumentu z cierpienia jako argumentu, który pozwala mi posmakować pociechy duchowej. I niestety zaczyna się kształtowanie mojego życia duchowego opartego na kolejnych pociechach. To jest jak narkotyk. Pociecha duchowa jest jak narkotyk. Po spożyciu jednej pociechy mówimy mniam. Znajdę koleżankę, kolegę, który poda mi znowu następną książkę. To mnie pocieszy. Ale narkotyk tak działa, że jest coraz większy głód, więc zaczynamy czytać, nie wychodząc z domu. Doprowadzamy się do duchowej katastrofy w ten sposób. Teresa z Lizji, żeby być troszkę bardziej w wiekach współczesnych niż w średniowieczu, bo ja, proszę Państwa, jestem z XII wieku, to jest młody zakon. 800 lat, co to dla nas 800 lat. Tereska mówi tak, że we wszelkie rozmowy duchowe, a my bardzo lubimy rozmawiać na tematy duchowe, bo każdy z nas jest i tajemniczy, i doświadczony, i ma pewnego rodzaju taki szarm, właśnie jak ksiądz opowiada o życiu duchowym, no to ludzie to lubią. Gorzej jak żąda na tace, nie? Mówimy, to jest taki przyziemny ksiądz. A ten uduchowiony. Mówi tak Tereska. W rozmowy duchowe, które dla nas są niby takie krzepiące, wkrada się bardzo dużo pychy. To jest bardzo subtelna pycha. Pycha, czyli ta wada, która powtarza zawsze non serviam, nie będę służył. Nie będę służył. Jestem Bogiem. To ja jestem w centrum. Jak się to bycie w centrum objawia? Na przykład dajemy innym dużo porad duchowych. Mówimy, tak na mój gust, to pani powinna albo pan powinien. Jakie ty masz prawo radzić? Jakie ty masz prawo sądzić? Mnisi są bardzo, bardzo wycofani w poradach duchowych. Od nas jest jednak dość trudno uzyskać jakąkolwiek radę. My raczej wysłuchamy go. Tak z takim miłym wyrazem twarzy, żeby sobie poszedł. I zgodzimy się na wszystko. Jeśli przychodzi Pan i mówi, widziałem Chrystusa, to nie mówimy, niemożliwe. Tylko zawsze zadaję pytanie, a czy schudł? Co w Betlejem? Próbujemy to raczej, no, nie ośmieszyć, ale wprowadzić na teren, który nie jest aż tak strasznie poważny. To jest taka stara, dość paskudna cecha mnichów, którzy lubią humor i lubią być uważani za idiotów, żeby dano im spokój. I wielu ludzi gorszymy tylko po to, żeby sobie poszli. Chociaż ich bardzo kochamy. Co zrobić, żeby tę pychę... Już kończę. Co zrobić, żeby tę pychę z naszego życia duchowego wyrzucić? Metoda, powtarzam, świętego Benedykta, metoda mnisza jest bardzo prosta. Wróćmy do 10 przykazań i zróbmy rachunek sumienia z 10 przykazań. Nie żeby się załamywać, tylko żeby zobaczyć nasz realny stan ducha. Bardzo dobrą zasadą, która jest niestety zarzucona obecnie, jest przeprowadzenie rachunku sumienia wieczorem.
ile razy używałem słowa na pewne litery. Mówimy, nie no, z tego nie można robić rachunku sumienia. Raczej, dlaczego zaniedbałem czwarty stopień pokory według reguły świętego Benedykta? Nie. Ile razy? Czy grymasiłem podczas obiadu? Czy nie spełniłem swoich obowiązków? Czy ukarałem współmałżonka milczeniem, graniem na ofiarę, pójściem do kolegi, powrót, cisza? Czy to robiłem? Czy tak czyniłem? Czy poddawałem się rozpaczy? Czy widziałem świat w bardzo ciemnych barwach, chociaż miałem na tyle energii, żeby tak świata nie dostrzegać? I tak dalej. Musimy walczyć z pychą duchową bardzo prostymi metodami, bardzo prymitywnymi metodami, bo pycha, jak mówił Franciszek Salezy, jest jak cebula. Człowiek obiera, płacze, to jest ta sama cebula. Musimy to jakoś przeciąć. Nie obierać, tylko przeciąć. I zobaczyć nas samych w tym prawdziwym świetle, nie żeby się załamać, tylko żeby wreszcie wziąć się za dobrą robotę duchową. Dlatego nie szybujemy w klasztorze zbyt wysoko, tylko jest praca, modlitwa, modlitwa, praca. To się wszystko robi bardzo monotonne, wręcz nieludzkie, ale to nas odziera z tego imadżu, z tej fasady, którą chce sprzedać, bo tak myśli też nowicjusz, że wystarczy, że założy habit trapisty, spuści oczęta słodkie i będzie się przechadzał takim truchcikiem filmowym, bo tak filmują najczęściej mnichów. To nie ma nic wspólnego. Jest skonfrontowany z bratem. I teraz bardzo namawiam Państwa do konfrontacji. Do konfrontacji z drugim. Bo wtedy wychodzi, jaki ja jestem. My jesteśmy troszeczkę takie ślimaczki, jak dotkną naszych czułek, ktoś nam coś niemiłego powie, natychmiast jako wielcy obrażalscy chowamy się do skorupy i powoli wycofujemy się żerować na innym polu kapustki. Tymczasem życie duchowe to jest konfrontacja, to jest, to jeszcze raz powtarzam, sprawdzam. Sprawdzam. Bardzo dobrą metodą na przykład na pokorę u dominikanów, bo trapista to przełknie, spokojnie nie zauważy, jest podejście do ambonki podczas wielkiego, wzniosłego kazania i powiedzenie, ale ksiądz nudzi. Zobaczcie, jak będzie reagował. Już nie mówi o pokorze. Jak zmienia mu się twarz. Jak potem w zakrystii rozpacza, że Warszawa rzeczywiście to bardzo prymitywne miasto. Nie zrozumieli. Sprawdzajmy się sami siebie i zobaczmy, na czym stoimy, a później będziemy szybować. Na początku dlatego dekalog, na początku bardzo prosty savoir-vivre codzienności. I wtedy zaczynamy żyć naprawdę na dobrym poziomie, czyli na poziomie zerowym, a może nawet jeszcze niżej. Tego uczymy. Jeśli się taka duchowość nie podoba, szkoła duchowości nie podoba, mamy ich wiele. Nie jesteśmy sprzedawcami marchewki, którzy reklamują się we wszystkich mediach, prawda, czy na Facebookach, czy jakichś plakatach.